Rozdział pierwszy Nadeszły czasy pracy zdalnej. Dlaczego tak trudno pracuje się w pracy? Gdy zadasz komuś pytanie, dokąd udaje się, gdy musi wykonać jakąś pracę, rzadko usłyszysz odpowiedź w stylu do biura. A nawet gdy tak właśnie odpowie, doda coś w rodzaju, ale bardzo wcześnie rano, zanim ktokolwiek zdąży się w nim pojawić albo też zostaje w nim do późna gdy nikogo już nie ma czy też wpadam tam w weekendy co ludzie chcą w ten sposób przekazać że bardzo trudno pracuje im się w miejscach ich pracy firmowe biuro w typowych godzinach biznesowych to ostatnie miejsce w którym rzeczywiście chcieliby się znaleźć by wykonać swoje zadania dzieje się tak dlatego że współczesne biura Coraz bardziej przypominają generatory szumu. Zatłoczone biuro jest niczym maszynka do mięsa. Bierze twój dzień pracy w obroty i mieli na drobne. Piętnaście minut tu, dziesięć minut tam, dwadzieścia na to, pięć na tamto. Każde z tych okien czasowych wypełniają telekonferencje, spotkania, jeszcze ważniejsze spotkania oraz wiele innych przeszkadzających w zwykłej pracy czynności które wymusza sam fakt bycia częścią organizacji. Bardzo trudno jest wykonywać właściwą pracę, kiedy poświęcany na nią czas jest rozmieniany na drobne. Praca umysłowa, praca kreatywna, twórcza praca, ważna, pilna praca, każda z nich wymaga dłuższej chwili spokoju, by mogła przynieść owoce. Ale we współczesnych biurach takich chwil można by ze świecą szukać. Zamiast tego pracownik jest poddawany swoistemu testowi na zmęczenie materiału. Możliwość pozostania sam na sam z własnymi myślami to na dobrą sprawę jedna z głównych zalet pracy zdalnej. Kiedy pracujesz samotnie, z dala od rozproszającego szumu wypełniającego siedzibę firmy, wytwarzasz wokół siebie własną strefę produktywności. Wtedy naprawdę możesz wykonać swoją pracę. Tę samą, której nie dałbyś rady ukończyć w miejscu pracy. Dodajmy jednak od razu, że decydując się na pracę zdalną, musisz zmierzyć się z innymi wyzwaniami, wyzwaniami, które nadciągną z różnych miejsc i kierunków. Jeśli zdecydujesz się na pracę w domu, na przeszkodzie może stanąć ci włączony telewizor. Jeśli usiądziesz w ulubionej kawiarni, przeszkadzać ci może osoba mówiąca odrobinę zbyt głośno, która usiadła kilka stolików dalej. Oczywiście jest to problem, ale najważniejsze jest to, że tego rodzaju szum jesteś w stanie w pełni kontrolować. Jest to szum pasywny. Nie krępuje cię niczym więzienne kajdany. Tak czy inaczej, uda ci się znaleźć przestrzeń, która będzie najlepiej odpowiadać. Twojemu stylowi pracy. Zawsze możesz też włożyć słuchawki i już nie musisz martwić się o kolegę wałęsającego się przy Twoim biurku czy klepiącego cię po ramieniu. Nie musisz się też obawiać, że zostaniesz nagle wezwany na jeszcze jedno niewiele wnoszące spotkanie. Twoje miejsce pracy, Twoja strefa produktywności należy wyłącznie do Ciebie. Nie wierzysz nam? Zapytaj ludzi dookoła. Albo zapytaj sam siebie: Dokąd się udajesz, kiedy naprawdę musisz wykonać jakąś pracę? Nie sądzę, byś odpowiedział: Do biura w godzinach popołudniowych. Przestań marnować życie na dojazdy do pracy. Spójrzmy prawdzie w oczy. Nikt nie lubi dojazdów do pracy. Budzik musi dzwonić wcześniej, a do domu wracasz odpowiednio później. Marnujesz czas i nerwy. Być może tracisz też ochotę na zjedzenie czegoś bardziej wartościowego niż składające się głównie ze sztucznie przetworzonych składników dania typu fast food. Być może zaniedbujesz zajęcia na siłowni, tracisz możliwość kontaktu z dzieckiem, zanim pójdzie do łóżka i czujesz się zbyt zmęczony, by odbyć bardziej ambitną rozmowę z ważną dla ciebie osobą. Pewnie sam mógłbyś uzupełnić tę listę o kolejne pozycje. Także twoje weekendy ulegają skróceniu przez te okropne dojazdy. Przecież wszystkie te czynności, którymi nie będziesz miał ochoty zająć się po tym, jak w ślimaczym tempie dotrzesz zakorkowanymi ulicami do domu, zapełniłyby sporą kartkę papieru, i w efekcie będziesz musiał zabrać się do nich w weekend. Ale zanim zdążysz wyrzucić śmieci i przynieść ubrania z pralni, zanim zrobisz zakupy i opłacisz rachunki, Połowę weekendu będziesz miał za sobą. A co z samym dojazdem do pracy? Nawet najwspanialszy samochód nie sprawi, że polubisz stanie w korku. Z kolei, jeśli wybierzesz transport publiczny, autobus czy pociąg, możesz od razu zapomnieć o dotarciu do pracy świeży i wypoczęty. Stojąc w ścisku, będziesz wdychał zapachy współpasażerów i wydychał własne zdrowie. I dobre samopoczucie. Mądrzy ludzie w białych fartuchach od dawna zajmują się problemem dojazdów do pracy. Tą niewątpliwie nieprzyjemną, ale konieczną częścią naszego dnia i wydali jednoznaczny werdykt: przez długie dojazdy stajemy się bardziej otyli, zestresowani i nieszczęśliwi. Nawet krótsze dojazdy potrafią pozbawić nas porannego optymizmu. Wyniki badań wyraźnie pokazują, że dojazdy do pracy wiążą się ze zwiększonym ryzykiem otyłości, powodują bezsenność, wywołują stres, ból szyi i pleców, podnoszą ciśnienie krwi i przyczyniają się do wielu chorób z tym związanych, takich jak zawały serca czy depresje, ale także zwiększają ryzyko rozwodu. Zignorujmy na moment niepodważalne dowody na to, że dojazdy do pracy wpływają niekorzystnie na nasze zdrowie fizyczne i psychiczne. Przyjmijmy, że nie wywierają one niekorzystnego wpływu na środowisko naturalne. Następnie policzmy. Załóżmy, że każdego ranka spędzasz około 30 minut w samochodzie, dojeżdżając do pracy w godzinach szczytu, a kolejne 15 minut zajmuje Ci dotarcie do samochodu i później do biura. Dziennie poświęcasz więc na to półtorej godziny. Tygodniowo jest to już siedem i pół godziny, a w skali roku daje to wartość między 300 a 400 godzin. Sam skoryguj te szacunki o okresy urlopowe. 400 godzin to dokładnie tyle, ile nasz programista potrzebował na stworzenie naszego najpopularniejszego produktu. Narzędzia Basecamp Wyobraź sobie, co mógłbyś zrobić, gdybyś miał do dyspozycji dodatkowe 400 godzin rocznie. Czas zmarnowany na dojazdy do pracy wyrządza szkodę nie tylko tobie, twoim relacjom z bliskimi czy środowisku naturalnemu. On przynosi wymierne szkody także twojej firmie, a przecież tak być nie musi. Technologia głupcze No dobrze. Skoro praca zdalna to taka wspaniała idea, to dlaczego już dawno nie stała się codziennością w najbardziej innowacyjnych firmach? Odpowiedź jest prosta: nie było to możliwe. Po prostu brakowało technologii, która by umożliwiła pracę zdalną. Moglibyśmy jedynie życzyć Ci powodzenia, gdybyś miał współpracować z ludźmi z różnych miast, nierzadko leżących na różnych półkulach, mając do dyspozycji zaledwie faks. I opłacone usługi kurierskie. Ale to już historia. Technologia znacząco się rozwinęła, czyniąc z pracy zdalnej oczywistą oczywistość. Przede wszystkim pojawił się Internet. Udostępnienie ekranu za pośrednictwem aplikacji Webex, czy zwykłego Skype'a, koordynacja list zadań do wykonania w Basecampie, komunikacja w czasie rzeczywistym przy wykorzystaniu komunikatorów internetowych. Wymiana najnowszych wersji plików przy użyciu usług w chmurze wszystko to stało się możliwe dzięki innowacjom wprowadzonym na przestrzeni zaledwie ostatnich 15 lat. Nic więc dziwnego, że cały czas uczymy się, jak z tych wszystkich rozwiązań efektywnie korzystać. Poprzednie pokolenia były wychowywane w przeświadczeniu, że prawdziwie efektywna praca możliwa jest jedynie między godziną 9 rano a 5 po południu i to tylko w biurach. Dusznych pokoikach wypełniających wysokie biurowce rozrzucone po różnych częściach miasta. Nic zatem dziwnego, że ci wszyscy ludzie, którzy całe swoje życie podporządkowali takiemu modelowi pracy, nie są w stanie wyobrazić sobie zupełnie innych opcji, a nawet odrzucają myśl, że ich codzienna rzeczywistość mogłaby wyglądać inaczej. A przecież mogłaby. Przyszłość i to brana dosłownie należy do tych, którzy to rozumieją. Czy naprawdę sądzisz, że współcześni nastolatkowie wychowani na Facebooku i komunikacji smsowej będą z rozrzewnieniem wspominać poniedziałkowe nasiadówki biurowe, znane im jedynie z opowiadań rodziców? Na pewno. Wielką zaletą technologii, a co za tym idzie także pracy zdalnej, jest to, że w całości zależy ona od ciebie. To nie jest wyższa matematyka. Opanowanie narzędzi, które urzeczywistniają tę ideę, również nie zajmie zbyt wiele czasu, ale wymaga to siły woli i odpowiedniego samozaparcia, by wyzbyć się nostalgii za minionymi czasami i spojrzeć w przyszłość. Czy jesteś na to gotów? Wyzwól się spod reżimu 917. Dzięki pracy zdalnej jesteśmy w stanie dokonać zasadniczej zmiany w podejściu do kwestii współpracy. Odchodząc od pracy synchronicznej na rzecz asynchronicznej. Innymi słowy, nie tylko nie musimy pracować w tym samym miejscu, ale możemy sobie również pozwolić na pracę w różnych godzinach. To dobry przykład usprawnienia, powstałego z konieczności potrzeba matką wynalazku, konieczności współpracy z ludźmi przebywającymi w różnych strefach czasowych, na którym skorzystać mogą jednak wszyscy. Kiedy już raz przestawisz tryb pracy swojego biura na współpracę z ludźmi mieszkającymi, dajmy na to, w Nowym Jorku, którzy rozpoczynają swój dzień dobrych kilka godzin później niż ty, wszyscy pracujący z domu będą mogli siadać do pracy o godzinie drugiej lub trzeciej po południu. Nie będzie to nikomu robiło różnicy. Całe piękno takich rozwiązań polega na tym, że tak poluzowane godziny pracy powinny pasować wszystkim, od rannych ptaszków począwszy, przez rodziców pociech, które muszą zostać odebrane z przedszkola czy szkoły o określonej porze dnia, a na nocnych markach skończywszy. W naszej firmie 37 Signals staramy się utrzymać zasadę mniej więcej 40-godzinnego tygodnia pracy. Ale już to, jak nasi pracownicy dzielą ten czas na poszczególne dni tygodnia i ich części, nie ma dla nas znaczenia. Firma, której efektywne funkcjonowanie zostało oparte na pracy zdalnej, nie musi mieć sztywno wyznaczonego harmonogramu dnia. Jest to szczególnie istotne, gdy wykonuje się pracę typowo kreatywną. Jeżeli nie jesteś w stanie skupić się na twórczej pracy, raczej się do niej nie zmusisz. Ale nie jest to problemem, jeżeli nie musisz trzymać się sztywno wyznaczonych ram czasowych. Optymalną w tej sytuacji strategią wydaje się zrobienie sobie przerwy i powrót do pracy dopiero wtedy, gdy umysł znów zacznie działać na najwyższych obrotach. W firmie IT Collective zajmującej się produkcją filmową i wideomarketingiem, której główna siedziba mieści się w Colorado. Ale część pracowników ulokowana jest również w Nowym Jorku czy Sydney, zespół wydawców potrafi w razie potrzeby przerzucić się na nocny tryb pracy w czasie przygotowań do nowego filmu. Właśnie dlatego, że w ten sposób jest w stanie najbardziej efektywnie wykonać swoją pracę. Dzięki temu, następnego ranka, ludzie ci będą gotowi do rozmów z pozostałymi członkami zespołu, by ocenić postępy prac i wytyczyć kierunek własnej pracy w czasie nadchodzącej nocy. Czy ma dla kogokolwiek znaczenie, że położyli się do łóżka grubo po północy, by dotrzymać harmonogramu? Oczywiście nie każdy rodzaj pracy można wykonywać o dowolnej porze i bez żadnych ograniczeń. W naszej firmie oferujemy klientom wsparcie w typowych godzinach biznesowych, dlatego musimy zadbać o to, by zespół wsparcia klienta był dostępny w ściśle określonym czasie. Jednak biorąc i to pod uwagę, nie mamy wątpliwości, że luzowanie sztywnego gorsetu czasu pracy jest interesującą alternatywą. Jeśli tylko wszyscy pracownicy postrzegani jako pewna całość Będą w stanie zapewnić sprawne funkcjonowanie firmy w pełnym spektrum jej aktywności. Uwolnij się zatem od myślenia w kategoriach, jeśli praca, to tylko od dziewiątej do siedemnastej. Zapewne zajmie ci trochę czasu, by znaleźć dobre uzasadnienie dla wprowadzenia techniki asynchronicznej i wcielić ją w życie, ale prędzej czy później przekonasz się, że tym, co liczy się naprawdę. Jest dobrze wykonana praca, a nie ramy czasowe, w jakich się ona odbyła.